Witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny film z cyklu hodowli zwierząt domowych. W tym filmie chciałem Wam pokazać króliki, młode króliczki z wiosennego miotu. Urodziło się ich 5 małych króliczków. W momencie kręcenia tego filmu, to co na nim widzicie, miały one 15 dni. Widzimy je tu w momencie karmienia. Samica je mieszankę pszenicy z owsem. W kafli są również płatki owsiane. Jak zobaczycie w dalszej części filmu, jeden mały króliczek również zgłodniał i także je jedzenie z kafli. Możecie jeszcze zobaczyć odrobinę suchego, wysuszonego chleba w kafli. Również jest to dobre pożywienie dla królików. Klatka wydaje się może i duża, ale jak tylko małe króliczki podrosną, to będą one rozdzielone od samicy, gdyż w takiej właściwie klatce byłoby im na pewno za ciasno. W takiej klatce powiedzmy dwa dorosłe osobniki góra mogą się zmieścić. Im więcej, to mniejszy jest komfort. Gonią się te króliki, obdrapują, wyjadają deski, co można także widać na dalszej części filmiku. Ogólnie jest im niewygodnie. Na filmiku zobaczycie małe króliczki. Tulą się do siebie, są w jednym miejscu skupione, gdyż wzajemnie grzeją się swoim ciałem. Wprawdzie podczas kręcenia tego filmu było dość ciepło, około 16 stopni na dworze, świeciło słońce, ale wiadomo, małe króliczki lubią ciepło i zawsze tulą się do siebie, jeśli jest im za zimno. Co jeszcze można ciekawego zobaczyć na filmiku, to króliczki lubią się myć swoimi łapkami. Małe króliczki właśnie rzadko można zaobserwować przy takiej czynności, aczkolwiek większe osobniki regularnie dbają właśnie o swoją higienę, o czystość futerka, łapek. Zapraszam do oglądania innych moich filmików. Zapraszam do dodawania komentarzy pod filmem. W najbliższych dniach postaram się dodać nowy filmik dotyczący tej hodowli, na którym będzie widoczny postęp, jak już króliczki rosną i jak się wychowują.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.